byśmy wiedzieli też porządkowy, bo rzeczywiście teoretycznie moglibyśmy przegłosować. Ja oczywiście poddam to pod debatę, ale te osoby są mniej znane. Ja uważam, że one bardzo nas niszczą. Moje prywatne zdania jako marszałka są takie, że to jest krem à la krem tych osób w sensie antypolskości. To jest Lidia, tylko nie pamiętam dokładnie, panie Krzysztofie. Geringer de Odenberg. Geringer Odenberg, to jest Danuta Hibner, to jest Róża Thon. Znamy Michał Boni, no to wiemy, sam Korwin-Mikke go uznał za niegodnego. Właśnie Korwin-Mikke go uznał za infamisa i dlatego go spoliczkował. Jan Hartman i tutaj ten pakiet tych osób, które wymieniła Ziemia Wrocławska jeszcze, czyli pan Dutkiewicz i Rafał Dawid, Dutkiewicz. Jackiewicz. I Jackiewicz, ale imię? Bo to jest Dawid Jackiewicz. I teraz, drodzy państwo, pytam się was, zastrzegając, że nie było tych osób w porządku. Czy głosujemy nad infamią, nad tymi osobami? Znamy tych osób. Mówię o Ziemia Katowicka, nie znamy tych osób. Nie znamy. Możemy tylko się solidaryzować z Ziemią Wrocławską. Proszę zabrać, tak? Zgłaszamy, żeby takie elementy udowodnione, przez aklamację po prostu. Nie, to musi być mocny głos. Infamia to jest głosny moc zespołu. Proszę mi wierzyć, musi być prawie, że solidarno. To były bardzo mocne dwie infamie. Potężne. Ja jestem spokojny już o los Agory. Już jej nie ma tej Agory. Jestem spokojny o los... Proszę mi, no ja tak się zachowuję, tak? Może ktoś z tego... My możemy uzasadnić... Natomiast... Nie, bo tu jest najpierw wniosek jeszcze pana Krzysztofa, te osoby. I jeżeli państwo chce usłyszeć, bo nieraz marszałek się pytał i to musiał usłyszeć taki aplauz. Czy jesteście pewni, że powinniśmy nad tymi osobami, najpierw wyłączając te osoby z Wrocławia, głosować? Właśnie ktoś się powinien wypowiedzieć, żebym ja miał obraz sytuacji, tak? Żebym nie popełnić jakiegoś błędu proceduralnego. Pilnujcie też mnie państwo, żebym nie popełnił jakiegoś błędu. Bardzo zapraszam. Maciej Strojek, Ziemia Podlaska. Proszę głośno. Maciej Strojek, Ziemia Podlaska. Ja mam dużą uwagę. Chciałbym cytat przeczytać. Nadszedł czas na zwołanie kolejnego takiego sejmu, aby określić w Najjaśniejszej Rzeczpospolitej postrozbiorowej i postkomunistycznej prawa kardynalne, ustrojowe jako fundament budowania prawdziwej, wolnej Polski. Spotkajmy się po raz pierwszy i po raz kolejny. Określmy, co chcemy, a czego sobie nie życzymy. Zastanówmy się nad głównymi problemami dzisiejszej Polski i nad ich rozwiązaniem. Opracujemy kodeks praw kardynalnych w Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Punkt po punkcie sejmujmy razem z rozmysłem tematycznie. Dano w Myszkowie dnia 12 lipca 2014 roku i to napisał pan marszałek Wojciech Albert Leszczyński. Uważam, że priorytetem Sejmu powinno być cytowany kodeks praw kardynalnych. Byłbym przeciwny głosowaniu, nie tyle, nie jestem przeciwny objęciem tych ludzi infamią, żeby było jasne, ale jestem przeciwny wysuwaniu tego jako priorytet tego Sejmu. Dziękuję. Jak pan na imię, przepraszam? Maciej. Panie Macieju, słuchajcie, próbujmy rozumieć zasady obradowania. Skoro było, ja już to mówiłem, po pierwsze, mniejszość musi uszanować większość. I w tym momencie dziękuję panu Radosławowi Patlewiczowi i panu Jackowi Kościółkowi, że tak się zachowują, jak się zachowują. Dziękuję im bardzo za to. I jednocześnie, a pan tutaj znowu podważa to, co już było głosowane. Czyli dano mi to prawo, prawda? A i to było przegłosowane, czyli ja jestem już związany teraz. I teraz, drogi panie, tutaj była debata na temat infamii, a pan wrócił do początku. Oczywiście, że sprawy praw kardynalnych i tak dalej, to nie, i to będą w Wiśniczu, od razu mówię, bo chcemy powołać w ogóle Sejm Konstytucyjny w Wiśniczu. Sejm Konstytucyjny, bo w przyszłym roku powinniśmy taki Sejm w ogóle mieć, konstytucyjny, który tylko zajmuje się konstytucją i prawami kardynalnymi. Ale to jest kolejny punkt ewentualnie. Zamknijmy punkt, który dotyczy infamii. Uporajmy się z tym punktem i problem dotyczył, czy nadajemy tym osobom bardzo sprawnie poszczególne infamie, ewentualnie ktoś ma wątpliwości co do którejś osoby i wtedy w tej chwili powinien wstać i powiedzieć nie wiem, nie znam, nie wiem, boję się po prostu i nie chcę nad tym głosować, prawda? Więc jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, poddam to pod głosowanie każdą osobę na temat infamii. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, poddam pod głosowanie. Czyli jest jakiś sprzeciw. Proszę bardzo, niech pan zabiera głos. Krzysztof Król w imieniu Ziemi Opolskiej. Czy ja proponuję, żeby nie oskarżono nas, że tak lekko i szybko rzucamy tymi infamiami, to proponuję po prostu odłożyć to do następnego posiedzenia. Każdy się będzie mógł zapoznać z tym. Znaczy jest w przypadku to jest propozycja europejskich, którzy głosowali przymusem, przymuszali nas ziemian. Mnie jak najbardziej się to nie podoba. Że to nie przymusza. Chodzi tylko o to, żeby to nie oskarżono nas, że my tak nie do końca wiemy te nazwiska. Coś. Sprawdźmy sobie spokojnie i z czystym sumieniem. Bardzo proszę, tu podejść. Musi być głos w drugą stronę. Chciał usłyszeć ten głos w drugą stronę teraz. Ja muszę zastanowić się i podjąć decyzję. Zrozumcie mnie też. Muszę to przemyśleć.
jeżeli chodzi o posłów europejskich, którzy głosowali za przymusem, w tym również mojej ziemi, jak najbardziej temat jest bardzo jasny, przyjmuję pod głosowanie. Więc jeżeli chodzi o Wrocław, prosimy o uzasadnienie tych osób, z tego, że nie znamy tematyki i tutaj możemy się ewentualnie solidaryzować z problemem, który występuje w Wrocławiu. Dziękuję. Drodzy Państwo, podejmuję decyzję. Głosujemy nad infamią tych osób, które zgłosił Pan Krzysztof, bo jest, tak powiem, wysoka konieczność, tak? To jest racja stanu w tej chwili, żeby to zrobić. Natomiast tutaj sprawa Wrocławia jeszcze może poczekać i przesuwam to w takim razie, czyli to jest reces tak zwany. Robię to recesem, przesuwam na kolejną sesję tą infamię na temat osób, czyli pana Dutkiewicza, Jackiewicza, na sesję w Wiśniczu, bo uważam, że za mało jest jakby danych, prawda, co do tych osób. Tutaj jest ewidentny fakt, czyli osoby przegłosowały, że tak, mamy przyjmować imigrantów, bo o to chodzi, prawda? Tak, w parlamencie, więc mamy to już po prostu delikt, tak, czyli sprawstwo, mamy coś konkretnego, do czego możemy się odnieść. Nie chodzi o poglądy tych państwa, tylko chodzi, co zrobili coś szkodliwego dla Polski. I uważam, że za to właśnie powinniśmy ich objąć infamią. I teraz poddaję pod głosowanie. Kto jest za tym, żeby panią Lidię Geringer-Zeonenberg? Jeszcze raz uzasadniam. Te osoby w Parlamencie Europejskim podjęły decyzję w imieniu Polski, że... Przepraszam, marszałku, czy możemy uzasadnić te dwie osoby? Nie, to już upadło. To już upadło. Słuchajcie, ja wiem, że macie... Zrozumcie, chodzi o procedurę. Każdy ma prawo się zapoznać. Tu już było troszkę zaskoczenia. Mogliście przed trzecimi widziami. To już padło, będzie Wiśniczu. Krótkie pytanie, ale króciutko. Proszę bardzo. Mianowicie są informacje, ja tu jestem posiadaniem dokumentów sądowych między innymi, a też Państwo jak znajdziecie po Google'ach te osoby, to zobaczycie do czego się przysłużyły. Natomiast ja chciałbym wnioskować o utajnienie upublicznienia mojego ewentualnego uzasadnienia. Gdyż... Nie, u nas takiej możliwości nie ma. U nas wszystko jest jasne. U nas jest jasne. Są bardzo mocne dokumenty. Nie ma. Jak zaczniemy pierwsze rzeczy utajniać, to będzie koniec naszego Sejmu. Jeszcze raz mówię, nie ma. To się wtedy nie mówi. Drodzy Państwo, w naszym Sejmie nie będzie na razie póki co sesji tajnych, bo wchodzimy wtedy w masonerię. Nie ma czegoś takiego. Więc się nie mówi wtedy, ewentualnie się mówi inicjałami. Trzeba tak to powiedzieć, żeby mówić jawnie, ale nie naruszyć ochrony danych osobowych. Proszę to objawić do marszałka. Jeszcze raz mówię, drodzy Państwo, przemyślimy to. Ja przyjąłem to jako marszałek, jako obowiązujący mnie porządek obrad. Czy wy będziecie, czy nie, ja to poruszę w Wiśniczu, tak? Bo to już recesja, czyli przesuwam to tylko na kolejną sesję. Bo to jest ważne, gdyż te osoby w tej chwili będą piastowały. Znaczy, my musimy sprawdzić. Drodzy Państwo, nie polemizujcie ze sobą. Panie, ale to są zabójstwa. Kochani, musimy to przemyśleć. Jeszcze raz mówię, podjąłem taką decyzję, możecie mnie krytykować. Ja uważam, że wysoka jest prawdopodobieństwo, że to, co mówi Pan, jest prawdzie i można to jeszcze potem rozszerzyć. Jak mi wyślecie na maila, ja to wrzucę, zobacz, bo niedługo będą, w ciągu tygodnia będą wici pierwsze nas wyślisz. I to będzie na początku, to będzie też działało, tak? Bo to będzie już, każdy się zainteresuje. Każdy może przyjechać i powiedzieć, sprawdziłem, nie jest tak do końca. Nie podejmujmy pochopnie decyzji, bo do nas to wróci. Więc tu jest delikt konkretny. Było głosowanie, jest delikt. Tu te delikty zarzucane musimy sprawdzić. W związku z tym głosujemy. Kto jest za objęcie infamią za niezawisa? Lidii, Gary. Jeszcze raz, jakby pan powiedział, Gary. Geringer-Zeonenberg. Czyli chodzi o europosła cały czas, tak? To teraz co będzie infamia pojedynczo? Pojedynczo każdej osoby. Nie możemy sobie pozwolić na hurtę, bo... Odstawiać. 18 głosów jest za, nikt nie głosował. Proszę Państwa, proszę odsłuchać teraz głosowania, wyniku głosowania. Proszę Państwa, informuję, że w głosowaniu nad przyznaniem, nad infamią dla pani Lidii Geringer-Zeonenberg za głosowanie w Parlamencie Europejskim za przyznaniem Polsce obowiązkowych kwot, przymusowych kwot obowiązkowych przyjmowania uchodźców. Sejm walny na sesji w Konstantynowie Łódzkim objął tę panią infamią. Głosowało 18 ziem, nikt nie głosował przeciw, nikt się nie wstrzymał.
Znaczy dwie ziemie nie głosowały. No, to już ustaliliśmy. Proszę Państwa, ja powagę swojego urzędu oświadczam, że podjęliśmy uchwałę Sancet o objęciu infamią, uznaniem za infamisa panią Lidię. Nie potrafię tego dokładnie przeliterować. Geringer de Odenberg, tak? Z apostrofem. De Odenberg. Znajdziecie to Państwo, ja to będzie w tytulaturze będzie bardzo dobrze. Także od dzisiaj ta osoba jest opierna. Głosujemy na objęciu infamią panią Danutą Hibner w tej chwili. Kto jest za, zielona kartka, kto jest przeciw, czerwona, kto się wstrzymał, żółta. Proszę. Moje 18 głosów za. Ta sama sytuacja. Więc proszę Państwa, ogłaszam, że Sejm walny na sesji w Niepołomicach, głosując nad objęciem infamią pani panią Danutę Hibner, głosował głosami 18 ziem głosował za przyznaniem infamii pani Danucie Hibner. Nikt nie się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Drodzy Państwo, ja w uwagę swojego urzędu oświadczam, że podjęliśmy uchwałę Sancet do objęciu infamią pani Danuty Hibner i uznanie jej za infamisa od dnia dzisiejszego. Dziękuję. Ja potwierdzam, prawda, wynik głosowania, żebyście Państwo rozumieli, wynik głosowania był jasno wskazujący, że jesteśmy za tym, prawda? Nie było żadnych wątpliwości. Ja muszę taką decyzję podjąć, bo taki był wynik głosowania. Głosujemy za infamią wobec pani Róży Thun. Czy ten, bo to jest takie pisownia, jest takie wymowa, ale będziemy też europosłanki. Kto jest za, zielona kartka, kto jest przeciw, czerwona, kto wstrzymuje się, żółta. Jaka ziemia po prostu. Podejdzie, a jeszcze był jeden głos. Ja nie tak powiem zrozumiałem, jak taki 24, czyli co zmieniamy zasługujące się. Ja się ze wstrzymującego na razie. Czyli wszystko. Proszę Państwa, nie może tak być. Podaję pod reasumpcję. Nie może Pan tak być. Reasumpcję, jeszcze raz głosujemy. Nie może tak być. Już jak ktoś zagłosował, niestety nie może się wycofać. Jeszcze raz. Chciałem Państwa poinformować, że Sejm walny na sesji w Niepołomicach, głosując nad przyznaniem infamii... Konstantynowie, przepraszam. To oczywiste pomyłki, że tak. Sejm walny na sesji w Konstantynowie Łódzkim, głosując nad przyznaniem infamii pani Róży Thun, głosami 18 ziem podjął taką decyzję. 18 głosów było za, nikt się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Szanowni Państwo, posłowie, ja powagą swojego urzędu oświadczam, że Róża Thun została objęta infamią i została infamisem w dniu dzisiejszym w związku z podjęciem tej uchwały Sancytu. Podjęliśmy taką uchwałę Sancyt. Proszę Państwa, poddaję pod głosowanie objęcie infamią Michała Boniego, europosła, w tej samej... w ten sam sposób po prostu głosującego za przymusem imigranckim. Kto jest za, zielona kartka, kto jest przeciw, czerwona, kto się wstrzymał, żółta. Nie, to jest
No wychodzi mi 17 ziem. Za nikt nie głosował przeciw. Jeszcze raz, proszę Państwa, musimy raz sukces zrobić. Bo jeszcze raz. Ktoś chyba nie... Nie, ta pani powiedziała, że... Nie, aha, dobra, 18. Jest 18, proszę bardzo. Bardzo proszę nie prowadzenie rozmów. Tak, bo to jest poważna, słuchajcie, bardzo poważna sprawa, dlatego co to jest życiowa sprawa, więc naprawdę też proszę, żeby... Więc chciałem powiedzieć, że Sejm walny na sesji w Konstantynowie Łódzkim, głosując nad przyznaniem infamii panu europarlamentarzyście, panu Michałowi Boni, podjął uchwałę sancji za przyznaniem tej infamii, głosami 18 ziem, nikt się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Wysoka Izbo, ja uwagą swojego rzędu oświadczam, że została podjęta uchwała sancji na objęcie infamią z dniem dzisiejszym Michała Boniego, europosła, uznaniem go za infamista. Została nam jeszcze jedna osoba, Jan Hartmann, czy ona się mieści też jako europoseł, czy nie, ktoś to zgłaszał? Nie, czy mam uzasadnienie? Tak, tak, bo to jest też problem, właśnie pozgłaszał poseł ziemi warszawskiej, więc bardzo proszę. To jest ostatni punkt, robimy przerwę, pani chce już, robimy przerwę, tylko to jeszcze przegłosujmy i jest przerwę. Panie Marszałku, drodzy, drogie posłanki, drodzy posłowie. Przyznam się, że nie jestem przygotowany dobrze do omówienia postaci pana Jana Hartmana, ponieważ ilość jego antyludzkich wypowiedzi i zachowań jest olbrzymia, także powinienem tutaj przyjść z wielką teką. Natomiast wymienię tylko ostatnie i bardzo, bardzo dobitnie świadczące o tej osobie. Otóż został on usunięty z ruchu Palikota ze względu na zaproponowanie debaty na temat legalności kazirodztwa. I o zgrozo, nie wiem czy ciągle jest, ale na pewno przez długi okres był i do niedawna był szefem katedry bioetyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Także tutaj myślę, że chyba nie potrzeba więcej tego komentować. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja przyznam się, że nie znam za bardzo postaci. W związku z tym... Dowieście, zapoznamy się. Takie są głosy, prawda? Ja też tak uważam, że to też recesem, tą uchwałę przesuwamy do Wiśnisza. Czyli to samo co z Państwem, żeby tutaj nie było sytuacji, że jedna ziemia, to nie jest konieczność chwili, to wymaga namysłu większego. Tu była konieczność, że tak powiem, chwili. Pani jeszcze coś chciała powiedzieć? Więc to recesem jest przeniesione na Wiśnisz, Hartmann, dobrze? Hartmann, tak? Bo tak. Ja chciałam jeszcze dodać Małgorzata... No chyba, że Pana z ostatnim sobie przegada. Znaczy, przekonam. Małgorzata Ewa Piszczek, ziemia rybnicka, sejm prowincjonalny ziemski. Ja chciałam jeszcze dodać, bo ja się tak interesowałam osobą pana profesora Hartmana i pan profesor Hartmann się wypowiada, że polskie dzieci w ogóle nie powinny się uczyć, że wystarczy tylko jakiś tam kurs kilku lat i żeby po prostu no, były wykorzystywane w przyszłości te osoby jako tania siła robocza, czyli jako niewolnicy, bo Polacy nie powinni się w ogóle uczyć. Dziękuję. Drodzy Państwo, ja jeszcze może przeforsuję przed przerwą, bo tam już nas gonią, moi którzy chcą zjeść obiad, ale jeszcze jedną rzecz przeforsuję, ona jest ważna. Otóż zawsze przykład idzie z góry. I chciałbym przeforsować jedną uchwałę, jeżeli się uda, nad głosowaniem nad rotą przysięgi dla marszałka. Od tego byśmy zaczęli, prawda, czyli od siebie. Ja może przeczytam, jaka rota przysięgi była kiedyś, jak ja ją zmodyfikowałem, jeżeli to przegłosujemy, to ja będę się starał na każdym otwarciu głosować tą rotę przysięgi. Oczywiście najpierw musimy jeszcze przedebatować, bym was prosił, bo tam się już denerwują, ale to jest bardzo ważne. Bardzo ważne, bo jeżeli ja dam taki przykład, to pójdzie. Chodzi o...